5, 4, 3, 2, 1, start, lecimy. Witam widzów podwójnego espresso, witam eksperta głosu Jana Zolicha, który na chwilę obecną przebywa w szaflarach, ale dla tego podcastu kilometry nie mają znaczenia. Witaj Janku serdecznie. Witaj Januszu, witam wszystkich. Ruszyła faza pucharowa piłkarskich mistrzostw Europy, niestety bez Polaków, którzy odpadli już w rozgrywkach grupowych. Na pewno zdążyłeś przeczytać wiele analiz tego niepowodzenia, która twoim zdaniem jest najbardziej trafna, bo teraz każdy z nas jest trenerem kadry w zasadzie. No tak, zawsze to jest tak, że jak jest sukces, to jest dużo ojców, a jak porażka, no to wiadomo, szuka się dziury w całym. Ja widzę tutaj jedną z przyczyn w tym, że trochę kontuzji tam było i wypadło trochę zawodników, którzy mogli zaistnieć. Mówię o Piątku, mówię o Miliku, mówię o Góralskim. Tak. I może Paolo Sousa miał za mało czasu, żeby jeszcze bardziej tą drużynę po prostu poznać i jakoś wpoić ten system nowy, którym polska reprezentacja gra, system 3-5-2. Ja myślę, że i zmiana trenera Brzęczka na Paolo Sousę była taka nieoczekiwana, a ja widzę pozytywny jakiś czynnik w tym, że Polska będzie grała nowoczesną piłkę. To wrócimy później do rozgrywek, bo zaczynamy walczyć o pulę Mistrzostw Świata. Będziemy grać w grupach i ja myślę, że polska reprezentacja pójdzie dobrą drogą. Takie jest moje zdanie. Takie jest moje zdanie. Takie jest zdanie prezesa Bońka, a prezes Boniek o drużynie czeskiej, o której porozmawiamy może później, powiedział, że tak wyszli, nie wyszli, a on już powinien teraz bardziej swoje wypowiedzi tonować, bo kończy się jego kadencja prezesa PZPN-u, a będzie wicedyrektorem UEFA. I tu trzeba trochę dyplomacji. Czyli twoim zdaniem szukanie nowego trenera w trakcie eliminacji do mundialu mija się z celem, bo to by był w zasadzie strzał samobójczy Bońka i w ogóle całego związku. To było trochę nieszczęśliwie i teraz każdy jest, analizujemy, sumujemy, podsumowanie jest, będzie jeszcze dużo rozmów na ten temat, ale jedną sprawa jest pewna, że przechodzą te po prostu ta piłka nożna i walka o Roberta Lewandowskiego, który zaistniał w światowym futbolu, zaistniał w futbolu klubowym, a jednak na sukcesy w reprezentacji jeszcze trzeba mu poczekać, a czas mija, czas ucieka. Jakby nie było, Robert zbliża się do wieku, w którym trzeba się zastanawiać, jak długo jeszcze można na takim poziomie pograć w piłkę. Życzę mu jak najlepszego zdrowia, żeby się mu udało jeszcze nie tylko w mundialu zagrać, ale też w następnych mistrzostwach Europy, ale to wszystko wiąże się z dobrym stanem zdrowotnym. Widzimy na tych mistrzostwach, że nie wszyscy piłkarze byli dobrze przygotowani kondycyjnie do tego turnieju. Tak, było widoczne i dlatego ja jestem pod wrażeniem ostatniego występu czeskiej reprezentacji, gdzie okazuje się, że tak naprawdę wchodzi w grę reprezentacji system gry Slavii Praga. Ponieważ byłem w ostatnim pół roku trochę blisko eksperta, byłego dyrektora sportowego Slavii Jana Nezmara. Dużo żeśmy rozmawiali na ten temat i proszę zauważyć, że Kolarza nie wziął trener Szilhavy. To było po prostu nieporozumienie, ponieważ on był gotowy do występu w reprezentacji. No i widzimy, że tam mamy Coufala, który już nie jest w Slavii, no ale jeszcze w tej Slavii zaistniał. Jest tam Sołczek, jest Bożil,
jest Szewczyk, jest Masopust, tak? I tutaj okazuje się, że gdyby nie niefortunne i głupie zachowanie Kudeli, to jeszcze w składzie wyjściowym byłby Kudela, a z nim razem Zima. Dla mnie takim Jeszcze Prowod. Jeszcze zapomniałeś o Prowodzie. Jeszcze Prowod, tak oczywiście, która nieszczęśliwa kontuzja go wyeliminowała, a to był człowiek z wyjściowego składu. Prowod. Czesi pokazali, Janku, że liczy się zespół, a nie pojedyncze gwiazdy. Pokonali na drodze do ćwierćfinału Holendrów 2-0. Ten wynik poszedł w świat. Ja chciałbym w tym miejscu przeprosić obrońcę Kalasa, o którym powiedziałem, że jest takim wiecznym talentem czeskiego futbolu, ale w tym meczu z Holendrami pokazał, że należy do najlepszych obrońców na Euro 2020. Ja jestem też taki, byłem sceptyczny i widziałem piętę achillesową w defensywie czeskiej właśnie przy środkowych obrońcach. A teraz się okazuje, że jak na razie spisują się bardzo dobrze, a Kalas był wyróżniający się w meczu z Holendrami. Jestem pod wrażeniem gry całego zespołu, a już zupełnym zaskoczeniem dla mnie jest Holesz. To, że dał bramkę i później co zrobił przed bramką Szika, to wejście, ostre wejście i to podanie do Szika to był z górnej piłki. Zagranie z górnej piłki, z górnej półki piłki nożnej światowej. Majstersztykiem był też występ polskich siatkarzy w Lidze Narodów. Przegrali z Brazylią, ale przegrali z podniesionym czołem w finale dopiero. Grali rewelacyjnie. Ja się zastanawiam, czy Robert Lewandowski nie powinien spróbować gry w reprezentacji piłki, ale siatkowej, bo tam by miał na pewno większe wsparcie niż w kadrze. Na pewno miałby wielkie wsparcie, ale ja widzę go w siatkówce tylko na pozycji libero. Brakuje mu centymetrów, a też jestem pod wrażeniem siatkówki polskiej, ponieważ to jest absolutna czołówka, a to, że w Lidze Narodów dwa razy przegrali z Brazylią, to w sumie nic nie znaczy. Drugie miejsce bardzo dobre i jestem przekonany, że trzeci raz, powiedzmy, na olimpiadzie z nimi nie przegramy. Trochę w cieniu mistrzostw piłkarskich Starego Kontynentu rozgrywane są wyścigi kolarskie Tour de France. Startuje też tenisowy Wimbledon. Masz jakichś konkretnych faworytów na tych dwóch imprezach? No, na trawie, na trzecim szlemie w Londynie Nowak Djokovic, a u kobiet to zastanawiam się, kto, bo nie startują tam. Osaka wiem, że zrezygnowała i ktoś tam jeszcze zrezygnował. Myślę, że czas Sereny Williams już się zakończył. I młode strzelby typu Iga Świątek, czy tam młode Czeszki idą przebojem. Iga się tylko musi teraz z tą trawą trochę zbratać, a myślę, że na sukcesy w Wimbledonie to trzeba u niej jeszcze zaczekać. Ja myślę, że może i któraś z Rosjanek młodych może tam zaistnieć w finale. Raczej takiego faworyta nie mam, ale myślę, że Kwitowa nie zdobędzie trzeci raz Wimbledonu, ponieważ Kwitowa już raczej gra tak w kratkę. Ona się spręży, ale ja jej tam w finale nie widzę. To jest moje zdanie. Wimbledon kojarzy się nie tylko z dobrym tenisem, ale też z truskawkami i bitą śmietaną. Lubisz takie klimaty? Lubię te klimaty. Bez śmietany, drogi szampan. Ale dopiero późnym wieczorem, bo prawdziwi dżentelmeni zaczynają pić dopiero po 12. Oczywiście, że czasy, kiedy na Słowacji powiedzieli 10, uszczapuju, te są już za nami. Janku, weekend. Dobra, damy tam stop klatkę. Trzeba elegancko rozpocząć ten finałowy, to finałowe damy wejście. Tych żeglarzy damy, tak? Dobra.
Na Zaolziu brakuje wprawdzie dostępu do morza, ale to nie przeszkadza naszym żeglarzom, żeby zdobywali medale polonijnych mistrzostw w regatach. W weekend odbyły się drugie polonijne mistrzostwa w Gdyni, a z brązowym medalem wrócili do naszego regionu żeglarze klubu Kibica Boconowice. Gratulacje ode mnie. Chyba się też przyłączysz do tych gratulacji, Janku. Wprawdzie nigdy cię nie widziałem. Nigdy cię nie widziałem, żebyś szybował na regatach, ale to chyba też jest twój ulubiony sport. Może taki pokazowy do oglądania. No oczywiście dołączam się do gratulacji. Ja tam z wodą jestem na ty. Na regaty to mi nie stać. Nie mam pomysłu, ale lubię być. Będę 1 sierpnia. Będę w Gdańsku, to znaczy znów się zbratam z Bałtykiem, a sukcesy nasze na wodach i w polonijnych pojedynkach, to znam tą atmosferę, ponieważ byłem kilkakrotnym uczestnikiem igrzysk polonijnych i tą atmosferę, i tą rywalizację znam. W tym roku wystartowały w regatach aż 3 nasze ekipy. Oprócz klubu Kibica Boconowice była to drużyna Beskidu Śląskiego, a także premierowo Bogdan Kokotek z teatru zaprosił swoich przyjaciół do tej przygody. Janku, tematów jest sporo do omówienia, ale czas gra na naszą niekorzyść. W imieniu swoim i twoim żegnamy się z państwem. Do zobaczenia w następnym odcinku. Do widzenia, do usłyszenia.